Zdecydowanie nastąpiła koronacja. To jest opasek góralski, symbol siły i męstwa. Z okolicznościową dedykacją dla Kamila Stocha, złotego medalisty, mistrza świata w skokach narciarskich w Val di Fiemme 2013. Starosta tatrzański do tego ekwipunku dorzucił też bojowy element. Na pęcasto idzie do Soczi, co byście mieli ślepodną drogę, to harnasz musi mieć rąbanice. Jak się ma mistrza, to się ma wszystko, tak? Mieszkańcy Zębu mają co świętować, tym bardziej, że u nich niemal co drugi to Stoch. Jesteśmy dumni z naszego mistrza, że akurat jest ze Zębu i że może na każdych skokach go o naszej miejscowości zawsze dobrze się wypowiada. Bardzo skromny. On, tata jego skromny. Na ze skromności widzicie, jakie wyniki. No lepsze. I rzeczywiście, sam mistrz mówił niewiele, bo woli skakać niż przemawiać. No i co, warto było dla was zdobyć, dla siebie i dla was wszystkich, medal. Ale w drużynie brązowych medalistów narciarskich mistrzostw świata nie brakuje złotoustych zawodników. Od dawna nie zawodzi Piotr Żyła. Kusaj na buty, Garwik z progu fajeczka, no i leci, no. Tak, jestem zadowolony, bo to w sumie personal best, jakby nie było. Nic dziwnego, że fankluby jego wypowiedzi rosną w sieci jak grzyby po deszczu. We Włoszech nie szczędził komplementów austriackiemu skoczkowi, który wychwycił błąd sędziów i dzięki któremu nasza drużyna zdobyła pierwszy w historii medal narciarskich mistrzostw świata. Małe to nie to, no trzeba mu flaszkę postawić. Myślisz, że on to wytrzyma z wami góralami? No może nie wytrzymać, no ale to będziemy go trzymać do końca. Sukces jest tak wielki, że pasjonaci skoków nawołują. Idźmy dalej. Adam Małysz to była samotna gwiazda skoków. Teraz, jak się okazuje, mamy całkiem niezłą całą drużynę, czyli chłopaki na medal. No myślę, że drużyna powinna postawić Morgensteinowi nie tylko flaszkę, ale także oscypki. Najważniejsze, że dobry nastrój nie opuszcza naszej ekipy, a my mamy co świętować. Łukasz Kowalski, TVP Info. I oby tak jak najczęściej. Tego Państwu i sobie życzymy.